Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku kryptowalut. Dziś będzie trochę czarnowidztwa, wróżenia z fusów, ale również odrobina optymizmu. Przez to, że siedzę na tym rynku już od wielu lat, widziałem wcześniejsze bańki, no już jestem nacechowany tymi schematami wcześniejszymi i ta bańka, którą teraz mieliśmy, no niestety jest inna niż te wcześniejsze, więc przez to, że już gdzieś te wcześniejsze bańki przerabiałem, teraz byłem trochę nastawiony inaczej. Ale trzeba ewoluować przez cały czas. Nie siedzieć w starych schematach, tylko gdzieś zmieniać się, poznawać, być otwartym na nowe rzeczy. No wiele osób, które gdzieś coś potrafią, nauczyły się, no niestety zamykają się w tej wiedzy, którą już posiadają, która po jakimś czasie staje się nieaktualna, a wręcz nawet jest już po prostu sprzeczna z tym, co się dzieje obecnie. Dlatego ja staram się jednak nie zamykać na nowości. Uważam, że to, co się dzieje teraz na kryptowalutach, to mamy przejście, powiedzmy, z tego, co było na początku, takiego czysta podaż i popyt, bez jakiejś manipulacji, do takich rynków już dojrzałych, zmanipulowanych na maksa, gdzie tak naprawdę podaż i popyt to już mają drugorzędne znaczenie, a regulacje, manipulacje odgrywają tutaj pierwsze skrzypce. To można widać na wszystkich największych rynkach, jakie mamy, choćby rynki akcji, giełdy akcji, złoto, srebro, rynki manipulowane, scena sterowana, gdzie podaż i popyt tak naprawdę to już schodzą na plan drugi. No i to powoli nam się zaczyna dziać na kryptowalutach. Większość ekonomistów pewno uważa odwrotnie, że nie da się przewidywać rynku kryptowalut, bo jest manipulowany, sterowany, a nie zdają sobie sprawy, że jest niestety odwrotnie. No to jest to, o czym mówiłem na początku, tych schematach, siedzą gdzieś w tych starych schematach i nie potrafią spojrzeć realnie na to, jak to wygląda. Dlatego dzisiaj będzie trochę inne spojrzenie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to zaczynamy. Zaczniemy od Bitcoina, świeczki dyniowe. Tak jak mówiłem w ostatnim przeglądzie, ta tutaj świeczka czerwona pokrywa tą zieloną wcześniejszą. To mamy formację odwrócenia. No pokazuje to słabość rynku. Rynek nie miał siły nawet dojść. Zrobi tutaj piątej fali przy tej formacji flagi, która to mogła być potencjalnie do zrealizowania. I cóż, dlatego ciężko tutaj o jakieś pozytywne analizy. No, rynek jest słaby. Testujemy tutaj 10 tysięcy, już było testowane raz, dwa, trzy, cztery razy. Wczoraj było testowane, przedwczoraj i jeszcze wcześniej. Co dalej? Do tego dzisiaj postaram się spojrzeć na to trochę inaczej. Tak jak mówiłem, wakacje w 2017, w zeszłym roku, też o słabości rynku. Wtedy altcoiny poleciały w stosunku do Bitcoina. Bitcoin gdzieś po korekcie podniósł się do góry. Mówiłem wtedy, że no ciężko wyrysować bardziej linię, mocniej nachyloną, po większym kątem niż była teraz, ale tak naprawdę pomyliłem się i później to zweryfikowałem, że jednak dało się narysować bardziej pionową, co nie jest to oczywiście poprawnie powiedziane, bardziej pionową, ale nachyloną linię pod większym kątem. No teraz już tak linii się nie da narysować, przynajmniej na świeczkach jednodniowych. Dlatego sytuacja wygląda zgoła inaczej. To co mówiłem też w wstępie, że ta bańka wygląda inaczej niż wcześniejsza. Dlatego teraz staram się spojrzeć na to i analizować tak naprawdę co się dzieje w danym momencie. Patrząc na to, co się działo historycznie, jednocześnie starając się przewidzieć, jakie mogą być scenariusze na przyszłość, biorąc pod uwagę modyfikacje, jakie następują w notowaniach, że kurs Bitcoina coraz bardziej upodabnia się do kursów innych walorów, które już dłużej są na rynku i że to wszystko, ten rynek staje się coraz bardziej manipulowany, coraz bardziej ogon zaczyna machać psem,
gdzie futuresy zaczynają odgrywać nagle większe znaczenie niż bazowy produkt. No to wszystko mamy i znamy doskonale w świecie realnym. Doskonale wiemy, jak to wygląda inflacja, dodruk pieniądza. No tutaj kryptowaluty na początku, według zamysłu, była taka, że mają być deflacyjne, gdzieś podaż Bitcoina ma być do pewnego okresu, później już zakończone 21 milionów. Potem zaczęły powstawać dodatkowe kryptowaluty, klony Bitcoina. Później zaczęły powstawać forki na Bitcoinie, czyli podział łańcucha, czyli cudowne rozmnożenie. Następnie tokeny bazowane już na kryptowalutach drugiej generacji. I tak naprawdę jest znowu zaprzeczenie tego, że kryptowaluty są deflacyjne, bo można dodrukowywać i mnożyć ile się da. Niektórzy tego tak też nie potrafią za bardzo zrozumieć. No ale jeżeli Bitcoin się komuś znudzi, to się przerzucimy powiedzmy na Litecoina. I tutaj nie ma żadnego problemu. To zupełnie trochę inne zasady działają niż w pieniądzach fiducyjnych, w tak zwanych fiatach, gdzie możemy sobie przeskakiwać jak chcemy, co jest nam bardziej odpowiednie. Do tego dodruk tych kryptowalut będzie następował i ciężko, żeby nagle ten proces zatrzymać. Dlatego to, co tam wydawało mi się na początku przynajmniej, że to spowoduje, że ta cena będzie przez cały czas rosła i rosła i rosła. Rynek kryptowalut też prędzej czy później się nasyci. Może przejść moda na kryptowaluty. Na razie jesteśmy w pełni rozwoju i prawdopodobnie ten rynek będzie przyjmował nowych inwestorów i coraz więcej pieniędzy będzie wpływać na rynek, ale też coraz więcej mamy nowych projektów. Im większy rynek, więcej projektów. Na razie jesteśmy w momencie takim, gdzie nowi inwestorzy, czyli ten popyt, no, równoważy tą podaż, gdzie mamy zasyp nowych tokenów, kryptowalut, nowych projektów do finansowania. I no, jeszcze to wygląda w miarę normalnie i nie ma tu jakichś większych manipulacji. Podaż i popyt w miarę tutaj regulują ten rynek. No ale coraz bardziej widać zakusy rządzących na regulację rynku kryptowalut. Tak, czyli no, zmierzamy do tego, co mamy na normalnym, w normalnym świecie. Dobra, to tyle tytułem wstępu. Teraz przejdę może do przeglądu, żeby jakoś przybliżyć cały rynek. Ale tak, przejdziemy na świeczki tygodniowe i popatrzymy, że tutaj te linie, które wrysowywałem, one były od wcześniejszej korekty do następnej, wcześniejsza, następna i tu od tej korekty do tej, no można wrysować jeszcze linie na świeczkach tygodniowych, no jednodniowych już nie, bardziej, mocniej nachyloną, pod większym kątem niż ta, no ale to jest już minimalnie tak naprawdę. Ale żeby nie było tak negatywnie, że ta bańka już pękła i będzie tutaj spadać przez cały czas, gdzieś w komentarzach co jakiś czas pojawiają się takie tezy, że może wpadniemy w trend boczny przez jakiś czas. No gdzieś tą tezę odsuwałem od siebie, no przez to też, że tkwię w tych schematach jeszcze wcześniejszych bańek, no ale tak jak mówiłem, trzeba się otwierać na nowości i to, że coś wiemy, nie znaczy, że to jest prawdą. No prawdopodobnie to nie jest prawdą i większość rzeczy, które wiemy teraz, jest nieprawdziwa i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Co większość sobie nie zdaje sprawy, no i ciężko też przyjąć do wiadomości, że to, co wiem, to jest nieprawdziwe. No, jest nieprawdziwe, trzeba jakoś z tym żyć. Nie ma co się tutaj, nie wiem, rzucać z mostu od razu z tego powodu, że ktoś nas oszukuje. No oszukuje, bo sam jest oszukiwany, oszukiwany znowu przez innego i tak to leci. Taki łańcuszek szczęścia. Jeżeli nie myślimy samodzielnie, to już mamy praktycznie zerowe szanse na jakąś prawdę. Dobra, że jest teraz taka możliwość, że to strzałeczkami porysuję. Jeżeli wytrzymałaby nam ta linia trendu wzrostowego, tutaj jeszcze powiedzmy do końca lutego, tu kurs nam się może odbijać. I z tego miejsca może pójść bardziej pionowa. Oczywiście to jest niepoprawnie.
Bardziej pionowa, nie da się bardziej pionowo. Chociaż też tutaj mam swoje teorie na to różne, ale nie będziemy tu wchodzić w dygresję nad pionowymi liniami. Pionowa linia jest pionowa. Strzałkę nachylono pod większym kątem niż te wcześniejsze, więc jest taka opcja. Czyli to jest scenariusz optymistyczny. Jak sobie zobaczymy na jednodniowe, że gdzieś tutaj sobie idziemy, a potem kurs nam zaczyna tak jak spadał, taki nam się tu spodek zrobi, może UFO nam wyląduje. Gdzieś nam kurs spadał i później odbija. Tak naprawdę to jest schemat odbicia, jak pokażę Wam na świeczkach miesięcznych, to jest schemat odbicia po wcześniejszej bańce. Kurs nam spadał i potem odbił. Taki spodek, taki. No może to nie wygląda jakiś spodek, bo bardziej jest taki kielich, już bardziej to w sumie kielich przypomina niż spodek. No ale ten schemat, że mniej więcej kąt spadania równa się kątowi tutaj odbicia. I teraz jakbyśmy chcieli to właśnie tej mikroskali, czyli mikro w skali świeczek tygodniowych zastosować, no tutaj gdzieś mamy spadek i powiedzmy kąt odbicia. Więc to jest ten pozytywny scenariusz, który na który według mojej ankiety ostatniej wierzy w niego no ponad chyba 70% ludzi wierzy, że to tylko korekta, idziemy w górę, więc żeby to tak nastąpiło, to musielibyśmy mieć ten scenariusz, czyli tu kąt padania, kąt odbicia, mamy taki już kielich, bardzo wysoki, taki szampanowy, o, taki kielich do szampana, więc to jest ten pozytywny scenariusz. No negatywny scenariusz, no jest taki, że jednak ta linia tej trendu nam nie wytrzyma. I ta korekta się rozwinie trochę bardziej i zejdzie nam w okolicy zasięg odwróconej flagi, jak pokazywałem wcześniej, nie, w okolicy 4000 plus minus kilka tysięcy. Tu dlatego powiedziałem na początku, że wróżenie z fusów. I wtedy tutaj jeszcze nastąpi jakaś próba odbicia i będzie się tam nam te spadki się rozwijały. Dojdziemy gdzieś, nie wiem, w połowie tego roku, może pod koniec tego roku. Czyli gdzieś będziemy szli w takim scenariuszem, gdzie, nie wiem, końcówka tego roku. Może być gdzieś dołek, potem umacnianie dna i wyjście górą. Tak, tutaj, w którym się otworzy już kielich taki większy. Tak, to jest kolejny scenariusz możliwy. To jest akurat negatywny. No jeszcze bardziej negatywny jest taki, że Bitcoin się skończy i ten Lightning Network w ogóle nie wypali i wszystko się zawali. Oczywiście nie zawali się cały rynek kryptowalut, bo tutaj jest już wpompowane w to dużo pieniędzy i będzie się rozwijał. Tak naprawdę, ale nie wiadomo, która waluta. A no ja obstawiam, że Bitcoin nie będzie tu dominującą walutą przez to, że no technologicznie odstaje już jakichś nowych walut, które powstają. Na bazie tego ludzie wymyślają nowe rzeczy i to jest właśnie fajne, że te pieniądze przez możliwość finansowania przez ICO wiele osób tak naprawdę ma możliwość wymyślania nowych rzeczy, ma na to fundusze. No, dużo się naprawdę dzieje. Dlatego może być scenariusz już gorszy jeszcze, gdzie gdzieś będziemy tutaj spadali i ten Bitcoin nam na te dni nie zostanie, nie spadnie do zera. Tutaj nawet waluty, które były od początku robione jako skamy, nie spadły do zera, bo zawsze mają jakąś wartość, czy to sentymentalną, czy kolekcjonerską. To można się z tego śmiać, ale no, będziemy mieli całą masę coraz więcej takich śmieci, gdzie nikt już tym nie handluje. A może ktoś jeszcze nawet handluje, ale jest to do niczego nieużyteczne, a nawet niektórzy też przekopią. No, to jest naprawdę dziwny rynek. Tutaj jeszcze przy okazji mi się skojarzyło odnośnie kopania. Wiele osób, którzy kopią, na przykład kopią sobie waluty i nie sprzedają ich. No i potem sprzedają sobie wyżej. No i tutaj oprócz kopania wchodzą spekulacje. No co już jest kiepskim pomysłem, bo albo jestem dobrym górnikiem, albo dobrym spekulantem. No wszystko nie da się pogodzić. No i potem niektórzy zostają z tymi ukopanymi walutami, gdzie cena nam spada. A oni czekają na odbicie. To tak samo jak z holderami, którzy gdzieś kupują na szczycie i potem czekają kilka lat na to, aż gdzieś kurs odbije.
No i w międzyczasie zhakują mi portfel, giełda zostanie zhakowana. Nie ma stuprocentowej pewności, nie ma nic pewnego, co w 100% wam zapewni bezpieczność. Nawet jak kupicie portfel sprzętowy, nie ma 100%. Jeżeli ktoś wam mówi, że jest 100% pewności, no to was oszukuje. Sorry, ale tak to nie działa. Dlatego im dłużej trzymacie te waluty, tym bardziej narażacie się na to, że coś się z tym podzieje niedobrego. Jest dużo opcji różnych włamań. A to, co się podziało ostatnio po tym newsie, że no niestety procesory Intela mają dziurę, więc to już rozwala całkowicie system. Więc musicie być świadomi, że w świecie internetowym nic pewnego nie jest i nic nie jest na 100%. Znaczy ogólnie w życiu też nic na 100%, oprócz tego, że tam gdzieś umrzemy. Podatki nie są stuprocentowo pewne, tak jak ktoś kiedyś powiedział, sławny cytat, bo są kraje, gdzie podatki są zerowe. Dobra, żeby tu bardzo nie odbiegać od tematu, mamy te scenariusze. Pozytywny, tworzy nam się tu kielich do szampana, kąt tutaj padania, kąt odbicia, no czyli prawdopodobnie byśmy się posuwali po tej linii tutaj trendu wzrostowego. Co by okazało się, że wyjście mamy pod koniec roku 2018. Pozytywny scenariusz, a widzicie, kiedy dopiero będziemy testowali ATH. Koniec tego roku, albo powiedzmy wakacje tego roku. Czy jest możliwy scenariusz, że tu nagle wystrzelimy w górę i będziemy testowali, nie wiem, w tym miesiącu, w przyszłym? No, oczywiście jest możliwe, bo wszystko jest możliwe. 1% szans stawiam na taki scenariusz, że przed wakacjami będziemy testowali ATH. Dlatego też ja jestem poza rynkiem i tu jeszcze jedna rzecz, o której nie mówiłem chyba. Wspominałem tutaj o 8000, o 4000. Miałem ustawione zlecenia oczekujące powyżej 8 i powyżej 4. Jak tu cena szła nam w dół? Było odbicie i tutaj było jeszcze. Ci, co oglądają moje filmy, wiedzą trend boczny, taki żółte linie ograniczony. Tu jeszcze trzymałem te zlecenia, dopóki nie wyszliśmy górą. Jak wyszliśmy górą, doszedłem do wniosku, że kolejny spadek niestety może przebić te 8000 i te 4, więc zlecenia zdjąłem. To jeden powód, dlatego zdjąłem, a zdjąłem też dlatego, że niestety te odbicia są coraz mniejsze. I tu widziałem słabość tego rynku, dlatego łapanie tam 10% zysku dla potencjalnej straty 20% no mija się dla mnie z celem. Jestem bardziej nastawiony na ochronę kapitału niż na mnożenie, robienie 1000% i zarabianie na nowe Lamborghini, jak tu niektórzy by chcieli. Podchodzę bardziej realnie do tematu. Dobra. Sytuacja na dziś. Tak, tutaj widać na Bitcoinie jeszcze kurs nam zaczął odbijać. Zobaczmy sobie godzinowy wykres. Tak, jakaś tu świeczka teraz zielona. Dobra, mniej więcej scenariusze mamy, czyli ja na scenariusz taki, że tu nagle odbijemy, przebijemy tą linię trendu spadkowego, przetestujemy to i to się stanie w ciągu miesiąca, no widzę małe szanse. Poniżej 10% szans na coś takiego, że będziemy mieli tutaj gigantyczne odbicie i bardziej szybciej kurs nam zacznie rosnąć niż tutaj spadał. Ale jest to możliwe, jak mówię, i większość ludzi, którzy pokupowała gdzieś w tych miejscach i dokupuje dalej, na to liczy, że tak się stanie. No ja widzę na razie słabość tutaj i kiepsko to wygląda. Dobra, teraz sobie podejdziemy trochę do tematu inaczej i przeanalizujemy cały rynek na świeczkach tygodniowych. Tutaj Bitcoin na świeczce tygodniowej jeszcze zacznijmy. Spadek. Tutaj widać. A, o co jeszcze chodzi? A dlaczego tak to widzę negatywnie? No, część ludzi analizuje to pod względem, powiedzmy, analizy technicznej, ale są jeszcze schematy bańki. No i to jest typowy schemat bańki. Jest taki, że kurs zaczyna nam rosnąć wykładniczo, czyli każde następne styczne, które tutaj sobie rysujemy, są coraz bardziej pionowe. Jak mówiłem, nie da się dorysować już bardziej pionowej stycznej od tej
korekty można wysyłać w tym miejscu. Ale no tak schemat bańkowy nie działa. Gdzieś jak już jest, następuje załamanie, no to wtedy mamy cały schemat pęknięcia tej bańki. Przechodzimy te wszystkie etapy zwątpienia, strachu ludzi, którzy nie wierzą w to, że już jesteśmy po bańce. Schemat wykładniczy możemy sobie przerysować na świeczkach miesięcznych. A, właśnie, dobrze, że włączyłem świeczki miesięczne, bo to jest jeszcze ważna rzecz. Zauważcie, że w tej bańce, która tutaj nam się tworzy, od początku, gdzieś na początku te świeczki miesięczne były korekty, ale nie mieliśmy takich korekt, żeby można było wysować, no, powiedzmy przed startem. Nie było takich korekt, żeby można było wysować szczyt i potem dołek. Tutaj był szczyt, ale te świeczki następne, które wyznaczały dołek, nie przechodziły, ich dół nie przechodził poniżej tej świeczki. I tak samo później dalej. Nie było takiego miejsca do tego miesiąca. Zobaczcie, co się stało tutaj. Świeczka miesięczna. Świeczka miesięczna jest na czerwono. Tworzy nam się tutaj formacja odwrócenia. Do końca świeczki już mamy bardzo, do zamknięcia bardzo mało czasu. Ale co? Trzyma nam się jeszcze na włosku. Jeżeli popatrzymy sobie na wartości, najniższy punkt tej świeczki to jest 9370, a tej świeczki to jest 9231. Czyli ponad 100 dolarów różnica tej świeczki, czyli ta świeczka zeszła nam poniżej tej świeczki. Ale pamiętamy, że to nie apteka i wizualnie widać, że to jest minimalnie niżej. Więc jeżeli patrzymy teraz pod kątem czysto analizy świeczek, to nie jest tak jeszcze źle. Jeżeli chodzi o dołek, możemy założyć, że są w podobnym miejscu, więc tu jeszcze nie da się wyrysować szczytu i dołka. Więc nie jest źle. Jeżeli patrzymy na sam wygląd świeczki, duży knot od góry, ta zielona, szczytowa, kolejna świeczka też, duży knot od góry, widać, że ten knot jest większy od korpusu. Niestety to pokazuje przewagę sprzedających, a nie kupujących. Pomimo tego, że mamy tutaj świeczkę na zielono, to zauważamy, że większość miesiąca było na czerwono. Czyli sprzedający tu mają przewagę. Tutaj oprócz tego, że mamy świeczkę czerwoną, to też duży knot od góry. Pomimo próby odreagowania, sprzedający wzięli górę. Więc tak naprawdę ten rejon, właśnie ostatni dołek, jeżeli ten ostatni dołek zostanie przebity, czy w tym miesiącu, czy w następnym, to na świeczkach miesięcznych, jeżeli tutaj ta świeczka też się skończy tak jak teraz, albo jeszcze nawet pociągnie bardziej w dół, gdzie formacja odwrócenia na dużym interwale czasowym. I to się trochę kłóci z tym, że można jeszcze ciągnąć ten wykładniczy wzrost na świeczkach miesięcznych. No można, ale tutaj już wtedy będziemy mieli korektę taką, jaka nie była wcześniej, więc większa szansa będzie jednak na kontynuowanie tej korekty i spadków niż odwrócenie. Dlatego ważne będzie, jak się te świeczki nam zakończą. Znaczy ta świeczka styczniowa, jak się zakończy. Czy jeszcze będzie próba ratowania kursu, czy nie. No na razie to wygląda naprawdę kiepsko i najgorzej z tych wszystkich możliwych. Tutaj była podobna sytuacja we wrześniu, gdzie kurs został odratowany. Bardzo podobna, ale zobaczcie, że ta wcześniejsza świeczka sierpniowa, no była zamknięta z bardzo małym knotem, duży korpus zielony, bardzo pozytywna. No i ta tutaj za dużej krzywdy zrobiła, a ta już wygląda sama w sobie kiepsko, a ta z grudniowa, a styczniowa wygląda jeszcze gorzej. No dlatego jesteśmy w o wiele gorszym momencie niż byliśmy we wrześniu i jak mieliśmy tam do korekty. Tutaj jest jeszcze sytuacja jedna. To, co wtedy mówiłem, ci, co oglądają moje filmy od początku. Niestety nie zacząłem kręcić filmów na YouTubie, zanim się ta bańka zaczęła. Mój gdzieś wpis o bańce był na moim blogu, blogprezesa.pl, w kwietniu chyba, czy w marcu, odnośnie, że tam zaczęła nam się bańka, ale filmy zacząłem kręcić trochę później. Tutaj też mieliśmy sytuację
bardzo ciężką i dlatego kryptowaluty nam wpadły tutaj w bessę. Bitcoin się obronił. Zobaczcie, że ta świeczka lipcowa spadła poniżej tej czerwcowej i ta wyglądała też bardzo źle, nawet gorzej od tej świeczki. Jak sobie przesuniemy ten wykres, będzie to bardziej lepiej widoczne. Szczyt i dołek. I tutaj tak naprawdę był szczyt, można było wstać szczyt i dołek. I to była taka bardzo trudne miejsce. Czy tu możemy mieć podobnie? No, jakby ta świeczka wyskoczyła nam nagle powyżej tego ATH w tym miesiącu. Co prawda to patrząc na świeczki tygodniowe i dzienne, no bardzo, bardzo trudno, żeby to się tak wydarzyło, ale popatrzmy tu, że tu pomimo tego, że faktycznie już wyglądało na pęknięcie bańki, dlatego wtedy mówiłem, że lepiej być poza rynkiem, bo tak naprawdę gdyby tu nastąpiło pęknięcie bańki, no to tutaj byśmy spadli do $1000, a może i niżej. Ja wolę dmuchać na zimne, zarabić mniej niż stracić. No wiem, że większość osób, która handluje na kryptowalutach, stara się zarobić bardzo dużo, a to co wsadza, no to najwyżej jest stratą. A przy okazji też takie przemyślenie odnośnie straty, bo dużo ludzi też jakby nie rozumie sensu inwestowania. Część ludzi coś kupi i widzi na monitorze, że ma zysk 100%, 200%. No i to jest zgubne myślenie. W ten sposób myśląc, to ciężko zarobić sobie długofalowo. Tak naprawdę, jeżeli wsadziłem 10 tysięcy złotych w kryptowaluty i nie wyjąłem jeszcze nic, to jest moja strata. Zainwestowałem te pieniądze, nie mam tych 10 tysięcy, nie mam. Na dzień dzisiejszy wpisuję to jako koszty moje. A niektórzy ludzie już widzą, jak na przykład z tych 10 tysięcy mają już 100 tysięcy na monitorze, ale mają to na monitorze. Jest dużo opcji, że te kryptowaluty mogą gdzieś nam zniknąć, a może rynek się załamać. A niektórzy myślą w ten sposób. Teraz kolejna grupa osób, to już w ogóle jest jakaś masakra, którzy uważają, że przeze mnie stracili, bo nie kupili na przykład tu i teraz byliby zarobieni. Jeżeli nie kupili, to jest w ogóle takie gdybanie. To już naprawdę ciężko z tym jakoś. Nie wiem, jak może ktoś mieć takie dziwne myślenie, że stracił, jak nawet nic nie kupił. To jest kolejny przykład jakiegoś błędnego myślenia. Kolejne myślenie to jest takie, że ktoś kupił powiedzmy za 10 tysięcy, sprzedał za 15 tysięcy, więc zarobił, 50% zarobił. Kurs poszedł do 20 tysięcy i ta osoba myśli, że ona straciła kolejne tam procenty, bo sprzedała wcześniej. Znowu ten sam schemat gdybania. Gdybym trzymał dłużej, 50% jest zarobione i to jest fakt. Cała reszta to jest tylko gdybanie. To nie tędy droga. Nie tak inwestujemy, że sobie myślimy, co by było gdyby. To nie tędy droga. Dobra, bo tutaj odszedłem od tematu, ale mówię, to był ten moment, kiedy wszystko się mogło skończyć. Wiele osób mnie to krytykuje przez to, że ja tutaj od pół roku już wieszczę koniec. No w tym miejscu były spore spadki, kryptoluty nam, altcoiny spadały przez jakiś czas. I naprawdę według mnie z perspektywy czasu uważam, że lepiej było być poza rynkiem wtedy niż czekać, aż faktycznie nam tutaj kurs odbije. Bo patrząc na tą świeczkę, można było zakładać, że to faktycznie mamy pęknięcie bańki. Ładny wykładniczy wykres. Tutaj na wcześniejszej świeczce już duży knot od góry. Ta świeczka, mały korpusik, większy od góry, pokazanie siły sprzedających. Tutaj sprzedający byli w sile. I potem jak zobaczymy, kolejna świeczka się zrobiła, zeszliśmy poniżej $2000. I to naprawdę był bardzo negatywny sygnał. Kurs odrobił, na koniec miesiąca świeczka zielona i wszystko pozytywnie, ale w tym miejscu dalej wyglądało to kiepsko. Dopiero przebicie tych 3000 na dużym wolumenie spowodowało, że poszliśmy wyżej. To był ten moment, co mówiłem, że nie da się rysować już linii pod większym kątem, ale się dało na świeczkach dziennych.
Dlatego powtarzam, wolę zarobić mniej, ale bezpieczniej, niż w takich momentach być na rynku i liczyć na to, że kurs nam odbije. Tutaj procentowo większa szansa były na to, że mamy koniec bańki, pęknięcie i spadki niż na wzrosty. Jesteśmy w sytuacji teraz takiej, że też to wygląda kiepsko. Dlatego lepiej być poza rynkiem. Nie lepiej teraz trzymać waluty i czekać na zbawienie i wierzyć w to, że będzie fajnie. Można sobie spokojnie wejść, jeszcze będą okazje, bezpiecznie. Po co ryzykować? Jeżeli ktoś zarobił już 50, 100%, 500%, no czasami naprawdę warto zrealizować zysk, to jest to, co macie, niż czekać na to, że może będzie rosło jeszcze bardziej. No czasami już nie urośnie bardziej. No i teraz też już mówiłem o psychice trochę, jeszcze pewno będę mówił nieraz. Bardzo kiepsko to wpływa na psychikę, jeżeli kurs spada, a wy posiadacie jakiś walor. Niektórzy przeżywają każdą złotówkę. W komentarzach, gdzie słyszę, że jak ktoś sobie kupił za 100 zł, to nie ma co przeżywać. Niektórzy przeżywają bardziej 100 zł niż inni 100 tysięcy. To już jest sprawa indywidualna. Niektórzy nie mogą spać po nocach. Więc naprawdę zdrowie psychiczne jest ważniejsze niż zarobienie. Pieniądze są bardzo ważne, ale nie możemy cały świat sobie przesłaniać nimi. Dobra. Myślę, że tutaj już się rozwodziłem dość długo na temat Bitcoina, zagrożeń, jakie mamy, czyli moje czarnowidztwo. No ale tak jak to jest ten sam okres co wakacje. Wygląda to kiepsko już na świeczkach miesięcznych. Zobaczymy. Jeżeli ta świeczka miesięczna, jeszcze raz powtórzę, skończy się tak jak teraz, albo nawet jeszcze niżej, no to będzie wyglądało bardzo, bardzo kiepsko. Przejdźmy sobie teraz na świeczki tygodniowe i zobaczmy, jak altcoiny tutaj wyglądają właśnie z szerszej perspektywy czasowej. Nie z takiej jednodniowej. Ada, no tutaj nie będę nic opowiadał, bo tu za mały w ogóle wykres jest. Bitcoin Cash. No Bitcoin Cash mamy tutaj trzy szczyty na 1000, 2800 i 4. Czyli zrealizował już 5 fal. 3 wzrostowe i 2 korekcyjne. Co będzie dalej? Nie wiem. Tak jak cały rynek może pójść w dół, jeżeli pójdzie w dół rynek, może nagle próbować walczyć z Bitcoinem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj jakaś bardzo pionowa linia. Ta fioletowa. Dobra, lećmy dalej. Bitcoin Gold. No tutaj nic ciekawego nie można powiedzieć poza tym, że była góra, dół i czysta spekulacja, nic Bitcoin Gold nie wnosi. BitShares. Z tego wykresu tutaj mamy bardzo dawno temu, 2014 rok. Wzrosty spore, a teraz na tej fali mamy czerwiec i styczeń, dwa szczyty, dwie fale. Popatrzcie, jak to wygląda. Wzrost i z Fibonacciego wtedy można sobie ładnie popatrzeć, ile było zniesienia. 90, ponad 90% kurs nam spadł w ujęciu dolarowym. Teraz niektórzy nie potrafią zrozumieć, dlaczego analizuję to w ujęciu dolarowym, a nie do Bitcoina. No dlatego, że gdyby ten wykres był w stosunku do Bitcoina, a Bitcoin spadłby na przykład do 1 dolara, a tu by chociażbyśmy mieli wzrosty, nie wiem, kilkaset procent, to okazałoby się, że jesteśmy straceni. Mamy stratę, więc to jest bez sensu. Nie ma co się oszukiwać. Wykres do Bitcoina można sobie pomocniczo odrobić, bo dużo ludzi analizuje w stosunku do Bitcoina, ale ten przegląd trwałby kilka godzin, gdybym chciał jeszcze rozbijać każdą walutę w stosunku do Bitcoina. Teraz mamy spadków ponad 70%. Także na tym przykładzie można zobaczyć sobie, jak te wybicia są potem znoszone. No i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że no, prawdopodobnie tu jeszcze to zniesienie pójdzie mocniej w dół. A może później kolejna fala. Dobra, Dash. Dash jest walutą, która pierwsza
po Bitcoinie zaczęła gdzieś nam rosnąć, bo ona tu już rosła od 2015, od końca 2015 roku. I tu było sporo fal wzrostowych, tak jak Bitcoin powoli miarodajnie. I ostatni tutaj wystrzał. Czyli też mamy taki wykładniczy. Kurs Dasha już jest też bardziej dojrzałym kursem. Więc zobaczmy sobie wykres miesięczny. No, wygląda bardzo podobnie do Bitcoina. Niestety dwa duże knoty, ostatnie świeczki, no i ta świeczka może być taką świeczką, ta formacja odwrócenia. Ta świeczka pokrywa nam tą świeczkę. Więc jeżeli chodzi o Dasha, to wygląda to bardzo podobnie jak Bitcoin. EOS. Dwie fale wzrostowe. Tu jeszcze niektórzy pewno czekają na kolejną falę wzrostową, może jeszcze nastąpić. ETC. Tutaj też dwie fale wzrostowe. Wakacje 2017 i ostatnia. ETH. Podobnie. Też czerwiec 2017, pierwszy szczyt, potem wybicie i teraz kolejny szczyt. Część ludzi się czeka na kolejny, trzeci szczyt. Może nie nastąpić. Game. Popatrzcie, też wzrosty gigantyczne i zniesienia, większe zniesienia, wzrosty. No i wiadomo, co dalej. IOTA. Gigantyczny wzrost i praktycznie zniesienie tego wszystkiego. Lisk. Lisk bardziej rozbudowany. Mamy czerwiec, pierwsza fala. Wzrostowa, koniec sierpnia, druga. Tutaj jeszcze mieliśmy listopad, trzecia i styczeń, kolejna. Wykres też ładnie wykładniczy. No ale też spróbujmy sobie zobaczyć na wykresie miesięcznym. Coś tu będzie widać, to nic tu ciekawego nie widać, ale widać, że poprzedni miesiąc też spora podaż, sprzedający górą i teraz też, pomimo że nowy szczyt, to jednak sprzedający są w przewadze. Trzeba to brać pod uwagę. Litecoin. Jak wygląda Litecoin na tle innych? Tu mieliśmy dwie fale. Sierpień, końcówka sierpnia i teraz ostatni szczyt. Kolejna fala. Zobaczmy na wykresie miesięcznym, czy coś tu można ciekawego patrzeć. No, ta ostatnia świeczka grudniowa, no mega wzrost. Ciężko cokolwiek tutaj wywróżyć z tego, patrząc na ten wykres. Dobrze, popatrzmy dalej. NEO. Jedna fala. Sierpień. Tu jeszcze wcześniej mieliśmy rebranding, więc jak gdyby kontynuacja kursu powinna być, ale nie ma. I ostatnia fala teraz. OMG. Też dwie fale. Quantum. No to praktycznie również dwie fale mamy. Augur. Również dwie fale wzrostowe. Siacoin. Tutaj też zeszły rok i teraz. No, jeżeli popatrzymy sobie, można też zrobić analogię czasową. Pół roku minęło pomiędzy falami, więc kolejny szczyt powinien być w te wakacje, żeby to, jeżeli byśmy chcieli kolejną falę. I to jest to, o czym mówiłem na Bitcoinie, że wakacje, tam się stworzył ten kielich, no to przebicie 20 tysięcy powinno nastąpić wakacje. I wtedy idziemy na nową falę, więc to jest ten pozytywny scenariusz, gdzie reszta kryptowalut też może pójść do góry. No to mamy jeszcze tutaj sporo czasu i teraz mamy sporo czasu, ale pytanie, czy zacząć już zakupy w tym miejscu, no bo skoro mamy iść na następną falę, to tak jak tu było to wyciszenie, tak samo i teraz powinno być za jakiś czas wypłaszczenie. Jeżeli to wypłaszczenie nastąpi, można próbować robić tam zakupy, ale to jeszcze mamy czas na to tak naprawdę. Ja uważam, że nie ma co się śpieszyć i spokojnie sobie poczekać z zakupami. Przynajmniej ja nie zamierzam w najbliższym czasie robić żadnych zakupów, patrząc po tym, co się dzieje na Bitcoinie. Steam. Też dwie fale. Tutaj podobnie, Stratis.
Stellar. Tutaj mamy tylko jedną falę, tak naprawdę. Jedna była, chociaż w kwietniu była jakaś maj, potem trochę płasko i wybicie. Waves. Waves, również dwie fale. To jest ten pozytywny scenariusz. No negatywny scenariusz, jeżeli Bitcoin wejdzie w dłuższą bessę, to niestety zakupy przy wypłaszczeniu, które by tutaj nastąpiły, no mogą się pozamykać nam na stop lossach. Dlatego dalej, to co mówiłem wcześniej, obserwujemy Bitcoina, jak tam, gdzie sytuacja się rozwijała. Jak będzie się rozwijała negatywnie, to na innych kryptowalutach też może to być negatywnie. Ale czas jeszcze mamy na zakupy. Dobra, zobaczmy dalej. NEM. NEM praktycznie też jedna fala. Maj i teraz kolejna. Na przykładzie NEM. Kiedy można by robić zakupy? No to czekamy sobie, aż NEM będzie nam spadał do 0, powiedzmy 35. No i tu gdzieś kurs można przebijać. Jeżeli będziemy mieli takie wypłaszczenie, w tym miejscu można próbować kupować na long term. Long term w sensie takim na pół roku, bo tutaj wszystko się dzieje bardzo szybko. Licząc na to, że gdzieś lipiec, sierpień będziemy mieli wybicie. Więc tak to widzę. Monero. Monero, tutaj mieliśmy więcej fal. Tutaj nie mam wyrysowanego ATH, a tutaj też można sobie ATH wyrysować, bo jest to miejsce ważne. Tak, pierwsze szczyty były czerwiec, potem jeszcze sierpień i teraz trzeci. No tutaj Monero zrealizowało już nam trzy fale wzrostowe. Dla fanów fal Eliota mogą zobaczyć super, trzy fale, pierwsza fala wzrostowa, druga korekcyjna, trzecia fala wzrostowa, korekta powyżej szczytu pierwszej fali, więc wszystko się ładnie zgadza i ostatnia fala, piąta fala, największa, no i koniec. I teraz może być struktura A, B, C fal korekcyjnych. Także na przykład takie Monero już zrealizowało nam trzy fale. Mogą być cztery. Ripple. Dwa szczyty. Maj i teraz styczeń. No i teraz Monero podobnie. Ten przypadek możemy tutaj próbować. Jak mówiłem wcześniej, że dobrym zakupem mogą być okolice 1 dolara. No i to faktycznie miało sens, bo tu można było kilkadziesiąt procent zarobić. No 30% spokojnie. Ci, co sobie obstawiali dolara. Ale oczywiście cała masa będzie komentarzy, że ja nigdy nie mówię, w których miejscach gdzieś można zakładać pozycje. No jak się ogląda film wybiórczo, no to ciężko znaleźć. No faktycznie moje filmy niestety trzeba oglądać od deski do deski, bo no nie przykładam się do nich tak i nie mówię na końcu podsumowania, że tak, tu mówiłem i tu, bo większość tych pomysłów moich rodzi się w trakcie nakręcania filmu. Prawie jakbym ten film na żywo kręcił. Dlatego ciężko mi jest w trakcie notować sobie, co powiedziałem i potem jeszcze to podsumować na końcu. Co pamiętam, to mówię, ale że większych rzeczy nie pamiętam, więc w podsumowaniu już mało się zawiera z tego, co było w środku. No i teraz z Ripple'em według mnie jednak będzie realizacja zysków i kolejne poziomy to jest 50 centów gdzieś, ten rejon, jeżeli byśmy mieli iść na kolejną falę. XVG. No tutaj obstawiam, że będziemy schodzili do punktu wyjścia, czyli tam 0,0015. Zcash. Zcash mamy strukturę dwóch fal wzrostowych. Czyli też czerwiec i styczeń. Więc analogicznie, no teraz już to co mówiłem, żeby nie zakorzeniać się w tych wcześniejszych schematach, ale ta bańka już jest tak dużo fajnie rozwinięta, że no schematy gdzieś nam się powielają. Fraktale tak zwane. Jak ktoś nie wie, co są fraktale, to niech sobie doczyta. Ale ogólnie są powtarzalne jakieś schematy. I na przykładzie może Zcash'a. Szczyt w tamte wakacje i potem przez powiedzmy kilka miesięcy trend boczny, czasami spadkowy i po pół roku silne odbicie. Teraz niektórzy by chcieli, żeby po takim w szczycie, jakby teraz, nagle wyszczelił jeszcze raz w górę, nagle, mocno. No więc, no raczej to się nie stanie, tak jak powiedziałem, poniżej 10% szans jest na coś takiego na Bitcoinie. Więc spodziewałbym się, że tutaj przez te kilka miesięcy będziemy
szli podobnym schematem jak tu. Można sobie skopiować ten wykres i wkleić go tu i mniej więcej zobaczyć, jakby to wyglądało i kiedy to ma się wydarzyć. No na oko rzecz biorąc, to wychodzi, że w wakacje, jeżeli mamy realizować pozytywny scenariusz na kryptowalutach i kolejna fala wzrostowa, no i Bitcoin atakuje, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy, przebija 20 tysięcy dolarów, no to te wakacje, czyli albo przed, albo po wakacjami, wakacje może tak średnio, bo to wtedy ludzie idą na wakacje, jakieś pieniądze odpływają z rynku, a nie napływają. Także mamy jeszcze przynajmniej ze 2 miesiące czasu na zastanowienie. Tak tylko mówię dla tych, którzy by teraz chcieli na gorąco kupować. No teraz kupowanie to jest takiego gorącego kartofla. No niektórzy będą chcieli go się chcieli pozbyć, bo zacznie ich parzyć w ręce. Są twardziele, którzy się nigdy nie pozbędą i do śmierci będą trzymali te kryptowaluty, albo ktoś im nie zarąbie, nigdy nie zrealizują zysków. No ale pomijmy takie skrajne przypadki. Bo tak jak już nieraz wspominałem, trudno jest założyć pozycję na wzrosty. Jak ktoś, teraz będzie podsumowanie, jak ktoś by się pytał, gdzie kupować, no to mamy czas jeszcze najbliższe miesiące, luty, marzec. Popatrzymy, co się będzie działo, czy będziemy szli tym schematem. Na Bitcoinie tutaj nie mieliśmy takich rozbudowanych, ładnych korekt. Dlatego powiązanie Bitcoina i innych kryptowalut. Jeżeli Bitcoin nam zacznie spadać, nie tak jak wcześniej gdzieś odbijał, no to prawdopodobnie te wcześniejsze schematy z kryptowalut się nie utrzymają i też będą spadać i to nie będzie dobry moment na kupowanie luty, marzec, czy nawet kwiecień. Jeżeli Bitcoin jednak będzie próbował iść tym kielichem do szampana, to no to wtedy jak najbardziej ma to sens. Ale to jeszcze spokojnie, spokojnie, mamy na to czas. I miejsca też mniej więcej pokazałem. Na każdej kryptowalucie jest to gdzie indziej, ale można sobie popatrzeć. Jeżeli nie wiecie, w których miejscach kupować, to sobie skopiujcie wykres wcześniejszy. Nie wszędzie się da. Na takim listku jest to może ciężko. No ale widać mniej więcej ten wykres, byśmy sobie skopiowali, albo ten. Tu jak to wygląda, gdzie to wyjście. Tutaj w Discie ma być ta konferencja 20 lutego, gdzie już marketing po prostu jest tak nagrzany, że chyba wyjdzie uszami wszystkim za niedługo. Więc jeżeli nic chłopaki nie zrobią, to no niestety, ale holderzy Liska będą mieli przerąbane. Jeżeli faktycznie coś się będą jakieś konkrety, no to na list może tutaj jeszcze nas zaskoczyć, ale nie odrywajmy Liska od całej branży kryptowalut. No, jak większe będzie padało, to wszystko będzie padało. Mogą być małe odbicia, ale nie liczyłbym na nowe ATH nagle, jak cały rynek będzie w marazmie. Gdzie można zarobić 10-20%, ale nie 1500, jak to niektórzy sobie myślą. Dlatego kopiujemy sobie wtedy tamte wcześniejsze fragmenty. Tak jak fraktale i patrzymy, mamy już rozbudowane struktury, więc nie musimy się posiłkować wcześniejszą bańką. To, co analizowałem w zeszłym roku, to było na bieżąco i ciężko było wymyśleć, co się zdanie ciekawego, bo no, ta bańka, jak mówię, jest inna niż wcześniejsza, ale to już mamy analizowanie całej tej bańki, jest o wiele prostsza analiza, niż było to pół roku temu. Dobra, czyli tak, na zakupy może być jeszcze czas. Z Bitcoinem sobie obserwujemy, jak tutaj wygląda sytuacja. Czy będzie próba jednak utrzymania tej linii trendu? No to w tym przypadku przebicie tej linii trendu i tego wcześniejszego ATH na 8000, no to zaneguje według mnie ten scenariusz kupowania kryptowalut marzec, kwiecień czy luty. Wtedy bym dalej przesuwał okres kupowania. Trzeba wszystko sobie mniej więcej tak skorelować. Okres, kiedy kupujemy i poziomy. A bardziej tu ważny jest okres niż poziomy, na których kupujemy. Bo jeżeli kurs będzie dalej leciał i ten okres pokazuje nam, że to jednak nie, to nie jest ten fraktal z poprzedniego okresu. Tu akurat jeszcze raz może pokażę na Monero, chyba to dobrze widać. Czy na Zcashu. Zcash chyba to ładnie widać, tak. Popatrzmy sobie. Tutaj pół roku różnicy. I widzimy, że kurs nam się ładnie utrzymał. I teraz, no patrząc na te fraktale, kolejny szczyt i jak ktoś ma problem z wyobraźnią, to sobie
rysujemy gdzieś spadki, wzrosty. No i jesteśmy gdzieś w miejscu lipiec. Jeżeli to wszystko ładnie nam idzie, patrzymy, o, podobnie jak tu było. Tak, Bitcoin też stoi dobrze. No i to mamy spokojnie czasu. Patrzcie, ile to jeszcze pół roku na zakupy. Po co się tutaj stresować przez ten czas, jak można sobie przez ten czas pojechać na przykład na jakieś fajne wakacje i na przykład zarobione pieniądze gdzieś wydać fajnie. Bo jeżeli ich nie wydacie, no to możecie okazać się, że ich nigdy nie wydacie. Trzeba wydawać oczywiście z głową. Najlepiej więcej zarabiać niż wydawać, to ma sens. Fani też nowej ekonomii są zdania, że lepiej żyć na kredyt niż tak. Oczywiście, no tak, wszystkie państwa żyją, może prawie wszystkie na kredyt, bo wtedy żyjesz za czyjeś pieniądze, a ktoś tam spłaca później za ciebie. No ale to nie jest dobry pomysł, życie na kredyt. Dobra, myślę, że tyle na dzisiaj. Wszystko nam się tu ładnie zazieleniło, jednak nie jest tak źle. No i to tyle. Zobaczymy, co będzie następnym razem. Do usłyszenia.